Dobra. Dzień dobry, Łukasz Czajka z kolegą Jake'iem ze Szkocji. Witam ponownie. Ponownie wersja druga filmiku, pierwsza się nie nagrała niestety. Dobrze, że nie zaczęliśmy pić alkoholu. To zajmujemy się dzisiaj produktami z Polmosu Siedleckiego. Polmosu Siedleckiego, tak. Znanego głównie z wódki Chopin. To jest pierwsza edycja wódki. Polmos Siedlce jest znany z tego, że wynalazł wódki z systemem okienkowym. Tutaj jest z tyłu prawda, obrazek Chopina, z przodu butelka jest satynowa i jego widać. To jest pierwsza wersja Chopina, stosunkowo jeszcze najtańsza dla ludzi w Polsce. Mamy też kolejne wersje, to jest na przykład edycja limitowana Chopin Millennium. Wypuszczono z okazji właśnie Millennium 2000 takich butelek. Moja jest z numerem 1798. Chopin Millennium. A niedawno wypuścili z okazji 200-lecia, no to w zeszłym roku, dwa lata temu, Chopina z okazji uczczenia 200-letniej rocznicy urodził Fryderyka Chopina, bardzo ładna. Produkują też wódkę Uniwersum na przykład, tutaj jeszcze wersja z koreczkiem jest. Oraz na przykład butelkują koniak Pierre Loise, dostali w 93 roku. Od tej firmy beczki z tym koniakiem i go prawda, w sierpcach leżakują i z czasem rozlewają. Bardzo przystępna cena tego koniaku. Nie miałem okazji niestety skosztować. Teraz niedawno są z nami z wypuszczania edycji Młody Ziemniak. To jest Młody Ziemniak 2009, wyrazisty, z młodych ziemniaków zbieranych w czerwcu. Nie jak zazwyczaj na jesień. Młody Ziemniak 2010, intensywny. I w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, wyszedł Młody Ziemniak 2011, Sucha Wiosna. Polmos Siedlce wypuścił też zestaw buteleczek ze spirytusami jednoskładnikowymi, żeby porównać sobie, jak smakują wódki, spirytusy z jednego składniku. Tu mamy ziemniak, owies, żyto, owies i jęczmień. Na pudełku są opisane, była wersja polska i angielska. To jest opisane jak co smakuje. Zaraz będziemy porównywać, bo mamy z Jake'iem zamiar wypić właśnie taki zestaw. Ponieważ te buteleczki tak parują, Polmos Siedlce coś ma tutaj z zamknięciami. No i niestety mamy kieliszki podpisane. I będziemy kosztować ciągi. Ja zobaczę, czy tym razem nam idzie dobrze. Tak, Jake, potwierdza. Jedna butelka już jest. O. Ziemniak. Ziemniak. Tutaj. Patrz twoje. Ziemniak. Teraz. Ziemniak, owiec, owiec. Żydko. Podstawowy składnik do polskich wódek. Z jęczmienia to raczej wódek nie ma, nie? Żyto. My spróbujemy. Jęczmień. To jęczmień jest. Złoty jęczmień, najbardziej popularny składnik do produkcji. To owiec, czy ziemniak masz? Cztery?
Jeszcze. Jeszcze 100. No to jak? Najpierw trzeba zapach. Żyto, masz żyto? Żyto, no. Zdecydowany o wyrazistym aromacie chleba. Zakwas żytni. Zakwas żytni, tak. Owies. Zdecydowany, nieco kwaskowaty. Oleisty z nutą jabłka. No? Czujesz tak? Bardziej kwaskowaty, chyba, nie? No. Da się wyczuć. Jęczmień? Nie, ziemniak. Ziemniak? Ziemniak to mój drogi, zdecydowany, słodki, wyczuwalna nuta ziemi. Czujesz ziemię? Czuję ziemię. Czuć tak, nie? I na koniec jęczmień, delikatnie zakrąglony, nuta chleba i owoców. No ten taki... Da się wyczuć. Ale taki najmniej. Najmniej wyrazisty. Najmniej czuć. Co, jęczmień? No to czaj. Czy pamiętasz? Ziemniak. Powąchaj sobie wszystkie. Laski ziemniaczane. No to powiedz, to jest najbardziej wyraziste. Tak mi się zdaje. Jęczmień mamy niestety w innym kieliszku. No ja tu Jake'owi wezmę i wymieszam. I zobaczymy, czy pozna, który jest który, co? Taki ślepy też. No, powąchaj sobie, powiedz, który z tych trzech to ziemniak. To ziemniak. Słodki. No, brawo, widzisz? Czyli jest? Jest różnica, dość wyczuwalna, da się poznać. Ziemniak zdecydowany jest taki... Najsłodszy, żyto jest po środku, bo da się wyczuć, że jest taki najbardziej... A to jest owies. Żyto jest takie... Nie, da się wyczuć różnicę pomiędzy tymi kubkami. Czekaj. No to teraz tymi też się zamieszaj. Żebym nie widział napisu. Powiedz mi, który ja mam wyczuć. Co jest? Wyczuj mi owies. Ziemniak. Mamy dość ciepły, gorący dzień dzisiaj, więc ciężko oddychać. To jest powies. Brawo. Dobrze? Dobrze. Żyto. Żyto jest najmocniejszy taki... Żyto jest takie faktycznie z jabłkiem, nie? Takie... Owiec jest taki... Jest taki... Pomiędzy. Taki scenie. Taki, dokładnie. Ale to jest... Ale żyto jest taki najbardziej uderza. Bo jęczmień to praktycznie nic nie czuć. Jęczmień to taki... Trzeba się naprawdę nawdychać. A ziemia to taka... Ziemia. Sorry. Proszę. No ale... Zdecydowanie jest różnica, nie? Ale żyto jest takie...
chyba najładniejszy zapach. Najbardziej intensywny mi się da. I taki faktycznie... Zakwas chlebowy, lekko. Nie? Specjalnie wiesz, nie wiem jak pachnie zakwas chlebowy, więc... Tak. Tak właśnie, tak? Coś podobnego. Tylko z mąką. No i ziemniak, to ziemniak to można poznać kurde zawsze i wszędzie, nie? Bardzo wczoraj. Małych zestawu już niestety nie można kupić. Ale sprzedają duże butelki, ale duża butelka pół litrowa 70 zł kosztuje każdego. Masz swój zestaw? Dziewczyny może wrócą, to im jeszcze dany do powąchania, nie? I do skosztowania. I do skosztowania. Dobrze. Dziękujemy. Koniec części pierwszej. W części drugiej postaramy się skosztować i zobaczymy, co z tego wyniknie.